Dobra. Dobra, nie, żartuję, żartuję. Później będzie super francuska, ty też zaczniesz. Dobra, ja Dobra. tak naprawdę się nie obraziłem. Eee, cześć, Witam was wasi najulubieńsi neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Macie Duczyński, ale uwaga, nie jedynie dlatego, że jesteśmy po... Pochwalimy wam się, bo byliśmy naprawdę podnieceni w weekend. Mogę mówić się w liczbie mogę? Tak, to tak, ja się jarałem. To, jarały się, fajnie. Bo chodzi o to, że pierwszy kliniczny moduł nitu z egzaminem i po prostu tworzymy, można powiedzieć, historię, ale też nowych neuroterapeutów. Więc um, i mi się tutaj jakby też um, ten tekst Iwa Jobsa, że tylko szaleni ludzie są na tyle szaleni, żeby uważać, zmienił świat. <laughs> I myślałem o sobie wtedy. <laughs> I o tobie też. No. E, więc tak to wyglądało. E, temat przedsiębiorczy dzisiaj. Dalej, tak. kontynuujemy. Idziemy z tematem. Ostatnio było w gabinecie. Jeżeli w ogóle planujecie otworzyć gabinet, to może to być dobry pomysł, żebyście obejrzeli materiał wcześniejszy. A dzisiaj jestem. Tak, a dzisiaj jest temat dotyczący trochę w sumie zarabiania pieniędzy. Tak. No w sumie bardzo dotyczący zarabiania siebie. Pieniędzy. cenienia siebie. Siebie. I... siebie, wycenianie usługi. Mhm. Jest to bardzo duży problem wielu osób, tak. dlatego że wiem, jak była sytuacja wielokrotnie powtarzająca się, jak mieliśmy podnosić cenę po prostu w gabinecie. I że dużo osób czuło się z tym dobrze, bo, ale jeszcze więcej czuło się z tym źle, że tak. teraz jak to jest możliwe? Mhm. Oni będą mieli, brali więcej za usługę. Co na to ludzie powiedzą, co o tym pomyślą, co się w ogóle wydarzy. I po prostu jak oni o nim spojrzą ołczek, oni podniosą o 23 zł i nie są godzin tego. No tak. Um. Dlaczego w ogóle tak jest? Dlaczego tak jest? Dlaczego w serwisie mm -hmm. mają ten problem? Może jest tak, że nie tylko fizy mają ten problem. Może inni ludzie też mają ten problem. My o tym nie wiemy, bo po prostu jesteśmy w swojej branży, w swojej banieczce. Mam parę koncepcji. Dobra, dobra. No. Ale myślę, że w ogóle inni specjaliści też mają ten problem? Czy to jest głównie tematyka gdzieś tam Ach. branży zdrowotnej? Pracy mm -hmm. z, wiesz, z ludźmi chorymi i tak mm -hmm. dalej. Niestety nie wiem, czy, czy tak jest, bo tak naprawdę no to śledzę tylko branże medyczne, mm -hmm. nie tylko fizjoterapię. Nawet powiedział, że fizjoterapię to ostatnio, nawet, nawet trochę mniej. Ale też widzę mniej więcej co się dzieje u trenerów personalnych, czy w ogóle instruktorów sportu różnego. U dietetyków, um, więc mam wrażenie, że im bliżej jesteśmy faktycznie zdrowia, tym jest trudniej mm -hmm. z tym podnoszeniem cen. Oczywiście, znowu uogólniając, bo nie u wszystkich, wiem, że na przykład część z nas nie ma problemu z podnoszeniem cen. Ty nie masz, ja nie mam. <śmiech> <śmiech> tak, ale wiesz ale, kurde... No tak. Ale właśnie. I, I ja na przykład to nie mam. To nie tak, że nie mam przed stąd, które mam ja ci... się czuć komfortowo, ale by się wiedział, że, tak powiedział, że e, wiesz, to można skalować, to też. Ja potrzebuję trochę mm -hmm. przetrawić to, no stawić tak, się, tak, tak. E, I jak... się. Są też terapeuci, u których terapia jest znacznie droższa niż u nas. Tak, znacznie. Tak, będziemy, dużo, sumie, dużo drożej. Tak. będziemy o tym mówić. I krótsze, no tak. Pewnie. Pewnie, może, możliwe, że mniej holistyczna i taka <laughs> łopatologiczna droga. <laughs> bardzo tak, bardzo możliwe. Nie? Tak. I właśnie będziemy, będziemy o takich takich rzeczach też dzisiaj. Dzisiaj mówić, więc ale powiedzmy, że jakoś ja nie czuję takiego dużego wewnętrznego oporu, żeby po prostu jakoś tam podnieść cenę. No, po prostu tak. Znasz mechanizmy tak rynkowe i po prostu jak jest większe zainteresowanie, bo to też nie jest jakby czapy takie podnoszenie, mhm. tylko jest większa pota, podaż, tak. jest większy popyt, więc większa podaż, tak? Jak ja prawa... też po prostu liczę. Tak. <laughs> ja to po prostu używam trochę kalkulatora do mhm. takich rzeczy, więc. No, Postaram się też Wam trochę opowiedzieć, skąd w ogóle jakby takie, takie moje przekonanie i dlaczego uważam, że tak się nie wiem, czy powinno. No, bo to jest jakby każdego indywidualna sprawa, nie? Kto, kto co z tym zrobi. Ale logika nakazuje, żeby tak w miarę było. Tak, tak. A chłopski logika, rozum, no, nie? Logika, Tak, i tak, no właśnie, będzie parę takich różnych, to zależy, mhm. ale, ale mam trochę jakby. Tutaj takich przemyśleń. Ym... Ale na przykład uważasz się, że mhm. wiesz, to pociągnę ten temat, że na przykład w te, tych branżach e, około medycznych jest mhm. większy problem, że to jest dlatego, że my myślimy w kategoriach, że zdrowie to jest taka podstawowa potrzeba, że ona się jakby należy wszystkim, każdy powinien być jakby zdrowy, więc teoretycznie, jak my pod tym kątem pracujemy zdrowia, to ten, nasze powiedzmy usługi powinny być dostępne w miarę dla wszystkich, no nie? A... Myślę, że może to trochę z tego mm -hmm. wynikać. Podejrzewam, że trochę w nas to mógł zaszczepić NFZ mm -hmm. po części. Takie coś, tak... że pracowaliśmy, no wiesz, jakby praktycznie wszyscy albo pracowaliśmy, albo przynajmniej byliśmy na praktykach mm -hmm. w różnych szpitalach, jakichś takich placóweczkach rehabilitacyjnych ogólnie. No i tam no jakby. Trochę ja się przynajmniej tego nasłuchałem mm -hmm. od innych terapeutów mm -hmm. raczej nie od pacjentów, że no czemu pacjent miałby mi jeszcze zapłacić za jakieś wizyty u mnie, skoro on tutaj ma za darmo. Mm -hmm. Bo on tutaj przychodzi ma 10 tam dni zabiegowych i tak dalej i tak dalej. Więc jakby to już z góry nam stara się jakby wmówić system, mhm. że to jest mało warte, no mhm. bo ktoś tutaj ma za darmo. Okay. Oczywiście, no wiadomo, że to nie jest za darmo i wiadomo, że to się bardzo różni, terapia taką, jaką robimy w gabinecie od po prostu takiej, jaka jest no powiedzmy gdzieś tam zalecana mhm. czy, czy jakby refundowana, ale myślę, że to może być taki istotny czynnik, mhm. tego, że to nam zaszczepia Coś pod tytułem, to jest tanie i mhm. powinno być dostępne dla wszystkich, bo jeszcze ktoś się obrazi, że musi za coś zapłacić, a on mhm. przecież płaci składki i robi inne, inne jakieś tam manewry związane ze swoim zdrowiem. Nie? I myślę, że tutaj może być tak, że ty teoretycznie, <laughs> jakby pod kątem tego zdrowia, coś tam płacisz już mhm. i powiedzmy, że. Chciałbyś czegoś wymagać, no bo jednak co miesiąc, po prostu odkładasz prawdę kilka stów, no nie, już nie chcę mówić ostatnio, jak ta hmm. składka zdrowotna bo to kilka set hmm. złotych, a może nawet w niektórych latach kilka tysięcy. Więc docelowo to jest naprawdę potężna suma, która po prostu mogłaby być wystarczająca naprawdę na, na dużo rzeczy, dużo Aha. rzeczy, dużo spotkań, być może jakieś wiesz, żywienia, suplementacji, no, no może być szeroki ten koszyk, szeroki koszyk, no, koszyk, no nie, mhm. więc ktoś myśli kurde i tak za to płacę potężną kasę, już więc dlaczego miałbym jeszcze dopłacać innym osobom mhm. za to samo? Tylko, że widzicie, to nie jest to samo, bo oczywiście to, za co płacimy, jest tak naprawdę bardzo mocno krojone, bo wiemy, jak działa NZ w kontekście fizjoterapii. W ogóle w kontekście medycyny działa kiepsko, w kontekście fizjoterapii działa beznadziejnie, bardzo często, mhm. szczególnie w takich tematach przewlekłych, bólowych, tematach, które się nie dają na hospitalizację, no to rzeczywiście bardzo słabo sobie ten NFZ radzi. I z jednej strony, moim zdaniem, temat zdrowia jest na tyle ważny, że powinno to kosztować dużo, a z drugiej strony, ty już coś za to płacisz. No bo teoretycznie ostatnio jakoś fajną. To, takie, takie powiedzmy, porównania, takie rolki, takie materiały pojawia się bardzo często. Niestety, to stawia trochę w, pod złą stroną nas jako specjalistów, bo oczywiście porównanie było takie. Ktoś mówił, wyobraź sobie, że kupujesz super drogą furę. No mhm. nie? Taką, wiesz, mm, mm. konkret, potęż Kilka milionów, no nie? Kilka milionów. I jest czas na przegląd tego samochodu. Gdzie go dajesz, no nie? Czy wiesz, jakiś jest Państwowy zakładzik taki, wiesz, tam podjeżdża i tam go sprawdzą, czy jedziesz do, wiesz, super premium, mechanika, autoryzowany serwis, mhm. dzielą ci, wiesz, najdroższy olej, i tak dalej, wiesz, że ten samochód wiesz, mógł wiesz, przycisnąć, mhm. dać z niego więcej mocy, będziesz wiedział, że on był w dobrych rękach, nic się nie no stanie. Ka. Na logikach, jak masz furę za parę baniek, to no. też po prostu nie myślisz sobie, że pojadę do, tam, do pana Mietka, bo u niego jest pięć dyszek taniej. Tak, nie? To po prostu się kłóci. Dokładnie. I sytuacja jest taka, że nasze ciała, to właśnie, a nawet w ogóle nasze zdrowie, czyli to nie tylko ciało, jest po prostu super dobrym sprzętem, super do maszyn. Dro... Warto miliony. Jak ktoś nie wierzy, to zobaczcie ile wasze narządy kosztują <grytanie> <grytanie> na czarnym rynku. To są miliony. Chciał mm. wszystkie pewnie tak, pewnie tak. To dużo pieniędzy. A więc miliony na pewno, każdego. I sytuacja jest taka, że wtedy powinniśmy też, jakby premium. Premium warsztat, premium olej, mhm. wiesz, premium benzynka, stółoktonowa i tak dalej. I trochę powinniśmy w ten sposób myśleć, więc wydaje mi się, że my, jako fizjo pracujący w rynku, na, rynku, na w sektorze prywatnym, właśnie powinniśmy w ten sposób myśleć, mhm. że chcemy zadbać bardzo kompleksowo. Bardzo no tak. specjalistycznie, wykorzystując najlepszą wiedzę, używając najlepszych sprzętów, ee, współpracując z najlepszymi specjalistami, żeby ta maszyna po prostu działała mm -hmm. jak najlepiej, no nie? No tak, czyli tak może, znaczy, no w ogóle powinniśmy myśleć o tym, że już jak pracujemy w tej prywatnej mm -hmm. ee, ochronie zdrowia, ale to w ogóle dziwnie brzmi, <śmiech> <śmiech> w prywatnych A W służbie słu zdrowia, już w ogóle mi się oczy na drugą stronę. Wiesz, to, że tak. się nazywał służba, to też strasznie namieszało. Tak, to w ogóle bardzo źle. Służenie bardzo ludziom. Źle. Tak, znaczy, z jednej strony, z jednej strony, ja trochę tak się uważam, że jakby wiesz, jak przychodzą do mnie ludzie, mamy tą godzinkę, mhm. to mówię, kurde, ta godzina jest dla pani pana. Wykorzystam całą swoją wiedzę po prostu, żeby coś tutaj zrobić, więc ja dam się maksymalnie fajnie. Jakby tam pan pani dał się maksymalnie, mhm. bo po prostu no jest pewnego rodzaju jakaś. Służba klientom trochę, no nie, jednak chcesz im pomóc po prostu. Oni są takimi, bo to jest bardziej współpraca trochę, no ale mhm. jakiś taki element tego służenia okay. e, gdzieś tam jest, tak, tak, trochę tak siebie widzę, no nie, że albo potem jakby wiesz wychodzisz, jakby temat załatwiony i e, więc, więc może tak, ale niektórzy jakby trochę to nadinterpretowują, no nie, znowu że o, że tam służba, więc jakby wiesz należy się zesztanie i tak dalej. No tak, 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 dalej. no właśnie, więc. No znowu, jakby takie, takie klimaty, które znowu mogą nam wjeżdżać na to poczucie tego, że to powinno być w ogóle najlepiej za darmo, bo my byśmy jeszcze komuś dopłacili za to, że nam przyszedł, to wtedy byłoby w porządku. Z drugiej strony, jak teraz mówimy o ochronie zdrowia i, i myślę o o dużej części medycyny, to, to jakby w ogóle nie jest nie ochrona, to już nawet ta służba może była lepsza, bo jakby. Można chronić coś, co jest jeszcze w jakimś w miarę dobrym stanie, nie? Tak. A tam już czasami nie ma za bardzo czego i jakby polegają część zabiegów. Tutaj jakby w ogóle nie mam na myśli już fizjoterapii, tylko takie ogólne, w ogóle, ogólnie w medycynie rozwiązania pod tytułem pacjent już przychodzi już jest w fatalnym stanie i my tylko takie, wiesz, naklejamy. To mi się kojarzy z tym memem takim, co to jest wielki taki baniak z wodą pęknięty i on tam nakleja taką naklejeczkę. Tak. I mówię, dobra, elegancko, załatwione, nie? Więc jakby. E... Nie że to na razie tak wygląda, tak, że e, jak się pani no jeszcze nie zile. to tam się dojedzie pani tam do końca, niech tam się rozpierdzieli wszystko, tak, to jak później będzie kiepsko, to będziemy myśleć. Nie? Jakby nie? tak, już nie będziemy mogła tak. pani chodzić, to zmienimy do to biodra. <laughs> <laughs> więc to, 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 to pani mówisz, jakby to nie jest ochrona, bo pro, profilaktyka leży kwiczy. W ogóle jakby nie ma jej, co to dużo mówić. Nie ma profilaktyki jest w NFZ. Jest, jest, e, to... Więc jakby idziesz na to... czujesz, dwie do tak to powiem, na jakby. My już kiedyś o tym wspominaliśmy, że powiedzmy, że czujesz się nieźle. Ale mm -hmm. on mówi, a dobra, nie byłem roku lekarza, zrobię sobie badanie, powiedzmy krwi na przykład, jakieś podstawowe badania, żeby wiedzieć, że jest wszystko w porządku, żeby po prostu móc spokojnie spać. Potem mam spotkanie z swoim lekarzem prowadzącym i mówię, kurde, jestem w dobrym stanie. Co ja mogę robić, żeby był jeszcze lepiej? Tak to będzie wyglądać. Lekarz nic ci nie jest w stanie powiedzieć wtedy, no nie? A mówi, Ale co, robi pani Jest wszystko dobrze, to proszę robić to dalej. No nie, jakby jest w porządku. będą jak masz jakieś minimalne wahania, to też często nie dostanie żadnej rady pod tym kątem, bo mm -hmm. lekarze albo nie wiedzą, albo nie chcą widzieć albo nie może nie mają na czym albo spłoną się ten system. Tak szczerze to nie działa. Oni ci nie są w stanie za dużo powiedzieć pod kątem aktywności, nie są w stanie powiedzieć mm -hmm. pod kątem żywienia i, i myślenia. No, tak naprawdę wiemy, że to są trzy główne czynniki, które cię dojeżdżają. No, dokładnie. Struktura, tak. chemia, emocje, no nie? Dokładnie tak, więc wygląda to, wygląda to kiepsko, nie? Więc, y ale jakby wracając do tego naszego głównego, mm -hmm. głównego wątku, nie? że możemy, już jakby jak mamy nakreślony trochę system, w jakim się gdzieś tam mniej więcej poruszamy, no to to nam może jakby rzutować trochę w to, że, że możemy nie doceniać swojej pracy. Zwłaszcza jak też, no właśnie, mamy jakieś naciski ze strony mm -hmm. środowiska. Tak jak na przykład mówiłem, jak, jak w szpitalu gdzieś tam byłem, no to to jakby głównie inni terapeuci mm -hmm. mówili, że to wiesz, a to nie tam. To ci pacjenci to na domówki, to nie przyjdą, bo tu mają za darmo, mhm. a nawet jak tak, to tam można wziąć jakieś tam drobne pieniądze za to, ale to, to i tak trzeba siedzieć w tym szpitalu i to robić. Nie? Mhm. Więc jakby już ci z góry podcinają e, skrzydła. No i myślę, że kolejną rzeczą jest trochę to, że może nie do końca rozumiemy też, na co powinniśmy postawić w pewnym momencie, mhm. że bardzo mocno się jakby tak zachwystujemy e, taką twardą wiedzą, mm -hmm. że muszę zrozumieć absolutnie po prostu każdy jeden łuk odruchowy i z anatomii po prostu być obrytym wiadomo na 100% mm -hmm. i znać milion technik, yy, tylko że może się okazać, że to nie jest aż tak bardzo istotne. Jak nam się wydaje, mhm. bo to jest oczywiście ważne, żebyśmy potrafili pacjenta zdiagnozować, znaleźć przyczynę dolegliwości, zrobić terapię, żeby to jakby faktycznie przyniosło jakieś rezultaty, ale też bardzo dużo leży tutaj w tych umiejętnościach miękkich, nie? więc mhm. y może być tak, że mamy trochę problem y z komunikacją z tymi pacjentami. Mhm. Dużo zainwestowaliśmy już gdzieś tam w siebie. Y ale czujemy, że nam nadal coś może nie do końca iść, no bo na przykład nadal nie mamy pełnego grafiku. Mhm. I mamy takie, kurde, co jest to może muszę jeszcze się trochę tej anatomii pouczyć, a może tak naprawdę wystarczyłoby i, i należałoby zająć się właśnie jakimiś umiejętnościami bardziej sprzedażowymi, troszkę bardziej marketingiem, może w ogóle komunikacją po prostu. Czyli jakby, no bo komunikacja też. Jakby teraz mówię o takich rzeczach i można byłoby to zrozumieć, że chodzi mi tylko o sprzedaż, o to, żeby mhm. pacjentowi więcej sprzedać, lepiej sprzedać i tak dalej, ale to może się przekładać na takie bardzo prozaiczne rzeczy związane na przykład z zaleceniami dla pacjentów, tak. albo nawet tym, jak my o niektórych rzeczach opowiadamy, więc yy, mogłoby być tak, że yy, i nawet czasami o tym rozmawiamy na, na szkoleniach, yy, dużo osób pyta, no ale jak wytłumaczyć pacjentowi, co ja tam robię? Mhm. Ja mówię większości osób, że słuchaj, mało kogo to w ogóle interesuje tak mhm. naprawdę, bo to, czy ty wykorzystujesz taki układ w której to jest części mózgu, jaki to jest mięsień, nikt tego w ogóle nie zapamięta. Mm -hmm. I to w ogóle marnujesz czas y, Twojego pacjenta na to, żeby wytłumaczyć mu w ogóle, murzdzysz nad tym strasznie, jak to wszystko wytłumaczyć, ale to w ogóle nie przynosi mu żadnej korzyści. Tak. Bo to, że on wie, który to jest mięsień albo który po prostu układ ruchowy mu coś tam wywołuje, w ogóle nie wpływa na jego zdrowie. To, że mm -hmm. on to wie. Więc lepiej byłoby ten czas. Y, poświęcić na to, żeby mu wytłumaczyć, co on może dla siebie zrobić, tak. żeby zdrowiać. A dlaczego, dlaczego w ogóle, yy, bo pacjenci, którzy <noise> nie wiedzą, jakie decyzje w życiu podjęli, że są w takim stanie. Mm -hmm. Więc teoretycznie, to wpływa na to, że oni po prostu tak. mają tak. problemy z lędźwiami. Bo oni trochę tego nie wiedzą. Więc kurde, jakby niby się ruszam, chodzę na przykład na crossfit, albo może na jakiś mm -hmm. trening medyczny i dalej mi bolą plecy. O co chodzi, no nie? No, no, no. Bo na przykład nie wiedzą, tych zależności, na przykład nieznajutrzewnych, tak? Mm -hmm. Albo jak stare konduzji wpływają. Więc bardziej to, czyli jakie czynniki wpłynęły, że są w tym stanie i co teraz mogą zrobić, no nie? No bo to jest kluczowe. Tak. Więc to już jakby takie doedukowanie mm -hmm. pacjenta, ale znowu trzeba się trochę zastanowić, co jest w tej edukacji w ogóle ważnego. Mm -hmm. To przede wszystkim ma. Nie łechtać nasze ego, mm -hmm. tylko no, dać jakieś praktyczne narzędzia mm -hmm. tej osobie. Czasami to są rzeczy, które on może zrobić sam, mm -hmm. ale czasami po prostu też musimy mieć trochę jakby rozwagi i umiejętności takiej komunikacyjnej, żeby komuś powiedzieć, że słuchaj, powinieneś pójść na przykład tu i tu, zbadać mm -hmm. to i to. Mm -hmm. y żeby też ktoś tego nie odebrał y w taki sposób, że może nie, może nie wiemy, okay. nie kojarzymy albo że nie chcemy się kimś zająć, albo no, po prostu, żeby ktoś nie olał takiej sprawy, bo, bo czasami to się faktycznie zdarza, że, że kogoś poprosimy o zrobienie czegoś i on po prostu gdzieś tam yy, znika. Tak. Albo po prostu przychodzi na następną wizytę i mówi, że no, jeszcze tego nie zrobił. A my na przykład wiemy, że to było bardzo, tak. e, bardzo ważne z perspektywy jego, jego zdrowia. Więc y, może się okazać, że czasami najlepsze, co możemy dla kogoś zrobić, to nawet nie te techniki manualne, tylko po prostu pokierować go w jakieś miejsce, dobrze mu wytłumaczyć i, i, i doedukować. Więc mhm. te umiejętności miękkie są tutaj ultra ważne, a cały czas gdzieś takie. E, Trochę spychany, nie? Znaczy my widzimy, bo wiesz, jest takie przekonanie, bo dużo osób właśnie, że teoria, teoria, wiesz, anatomia, anatomia fajne. To jest, mhm. to jest głównie one to, jest dla to nas, jest ważne. Ale... żeby wiesz, tam wiedzieć, dlaczego tu ręce przełożyć, co się wydarzyło, mhm. ale myślę, że to jest, myślę, że nawet niż 50% skutecznej terapii, dlatego że jest dużo Może osób, tak które być. mają bardzo fajne efekty, mhm. super opinie e, terapeutyczne, i jednocześnie wiesz, że ich wiedza merytoryczna jest na poziomie takim sobie. Po prostu. I jednak dobrze to idzie, bo mhm. wkładają serducho w tę pracę, tłumaczą pacjentom, oni wiedzą, co oni zrobili, wiedzą, co mają zrobić, i temat jest w miarę i mówią, to jest bardzo ważne, prostym językiem. Jest taki temat, jak klątwa wiedzy. Ostatnio Krzysiek Kochman też rolkę mhm. nagrał w ogóle odznaczając mhm. w tym temacie, gdzie my używamy często bardzo profesjonalnego języka. Pacjenci wychodzą, kompletnie nie wiedzą co, o co chodzi, i jednocześnie to jest chyba tego dlatego, żebyśmy my swoje ego wychytali i my zakładamy, że oni wiedzą, czym jest dehydratacja, krążka międzykręgowego, czym jest odruch ucieczki czym jest tak naprawdę jakby hamowanie zwrotne i mm -hmm. używamy takich że tak tak wie państwo to jest widzimy że mechanizm hamowania regeneracyjnego działa prawidłowo w ogóle super fajnie dziękuję do widzenia no nie <grym <grym no tak. niekoniecznie I co tak dalej, nie? no. i i jednocześnie edukacja ja pamiętam jak prowadziliśmy taki moment że rozbudowaliśmy kurs nit o kolejne dwa moduły wtedy na 3 4 więc to było jakieś dwa lata temu, i przyszły do nas osoby, które pracowały już tym nitem 1, 2, czy tam wtedy TNM-em jakiś, jakiś czas. I pytamy się w ogóle, co tam u was słychać, jak w ogóle paca wasza wygląda, co ten kurs zmienił w ogóle u was. No i podały takie informacje, co się powtarzało bardzo często od tamtego czasu, że odkąd właśnie pracują w ten sposób, to dużo więcej gadają, niż robią. I inaczej się mają dużo lepsze efekty. Mhm. I ja tu się podpisuję w rękoma i nogami, dlatego że. To jest ważne, gdyż my dobrze wiemy, że odpowiedzialność za zdrowie leży w rękach pacjentów i fajnie byłoby im wytłumaczyć, co oni mają robić i czego nie robić, żeby po prostu w tym stanie już się nie doprowadzić wcześniej, i stworzyć pewnego rodzaju instrukcję, taką obsługi siebie, ludzkiego ciała. Nawet ona jest dość indywidualna, bo jakby mhm. ta sama instrukcja nie musi dotyczyć tym, że. Żony pacjenta albo ich rodziców. Się okazuje no. że oni mają inne problemy i z nimi trzeba pracować inaczej, ale kluczowe jest to, żeby każdy wiedział, jak ma ze sobą pracować. I to mm -hmm. też jest wiedza, która jest moim zdaniem bardzo ważna, że jednocześnie ja potrafię w prosty sposób wytłumaczyć, bo rozumiem to dobrze, i pacjentowi pokazać coś, co on może robić sobie samodzielnie, i jednocześnie ja jakby nie uzależniam go od siebie. Mm -hmm. Czy docelowo przyjmuję go 2, 3, 4, w zależności od problemu, 5 mm -hmm. razy. Na przestrzeni na kilku miesięcy, dwóch, trzech, więc to nie jest specjalnie dużo, ale jednocześnie jestem w stanie stworzyć jakąś formę pracy, żeby on mógł samodzielnie pracować. Dzięki czemu on po prostu ma temat załatwiony, nie potrzebuje u mnie 20, 30, 50 wizyt, chodzenia cały czas, tylko on wie, jak co zrobić. Dzięki czemu, oczywiście, ja mogę na przykład to wizytę wziąć więcej, no bo wiesz, jakby pięć razy. No dość, to pacjentowi też opłaca. Tak, on w oczywiście mówił, że to jest niemarketingowe, no bo ja tam nie uzależniał od siebie, ale on jak zrobił dobre roboty, do roboty, to wiem, że on tak naprawdę e, zrobiłem na przykład na tyle duże wrażenie na nim, że jak będzie chciał wysłać swoją żonę, rodziców, dzieci, kolegów, mhm z Pracy, to po prostu mówi, tylko pan Patryk. A Ewentualnie jak poleca kogoś, to koniec. Nie ma, nie ma tematu, no nie? Mhm. Więc no ja też na przykład wolę pracować z nowymi pacjentami 3, 4, 5 razy niż. Wyobrażasz sobie z jedną osobą widzieć się 100 razy teraz? To jeszcze, było... ja jeszcze byłem w stanie to zaakceptować na początku. Jak pracowałem bardzo profilaktycznie, to przychodziłem na masaże na przykład, mhm. widzieliśmy się raz w tygodniu, tak. przez półtory roku, przez dwa lata. Tak. I to był taki stały motyw. Mojego życia i czyjegoś życia. Teraz umarłbym z nudów. Jak pracowałem w takiej twardej neurologii, to tak było. No, neurologia ma też to do siebie, że tak. tam jak się nie. nie... No. Wiesz co, nawet czasami nie wiem w sumie. Bo ja myślę, że my ugrzyźliśmy w jakimś takim. Znaczy, tam to często jest po prostu proces i. No i po prostu tak bywa, że taka terapia może być bardzo, bardzo długa, jak pacjent jest w ciężkim stanie. Nie? No bo tak. to jednak się polega trochę na tych mechanizmach. Neuroplastyczności, no czasami trzeba pacjenta od nowa, na przykład, nauczyć chodzić. Mm -hmm. o, o ile... No to się no, może. I, się i to, zejść po prostu nie, to nie jest na trzy wizyty, umówione. <laughs> tak, tak, tak. <laughs> tak, tak. Więc. Y... No to, to tak się zdarzało, widzieć dziesiątki razy. To jest taka, ponad, to myślę, być... że dość specyficzna forma fizjoterapii, gdzie rzeczywiście mm -hmm. raczej ktoś potrzebuje ciebie, na przykład, do końca życia, no? nie, też się mm -hmm. tak może zdarzyć. Tak. E... I takim jesteś członkiem rodzin często. Dobra, wracamy sobie do tematu, więc ymm, fajnie byłoby, myślę, że to jest kluczowe, żeby zaczęli się jakby cenić, y, ale właśnie, dlaczego oni tego nie robią? C częściowo już jakby, myślę, że powiedzieliśmy, że y, trochę system nas tak zniżył do parteru, że to powinno być takie bezpłatne, darmowe i dostępne dla wszystkich, co jest oczywiście moim zdaniem w ogóle nieprawdą, bo na przykład somatolodzy w ogóle nie mają z tym problemu. Całkowicie. Ja po prostu robiłem sobie jakiś czas temu, a nie robiłem już, bo kiedyś ja robiłem też kanę kilka lat. No i, i nie wiedziałem, czy on po prostu jednęli się o zero, no nie. <grystanie> to było na tak nie widać. jest tanie, nie? Co nie, nie jest, jest tanie. Ten, Nie, tak. kurde. Znaczy też chodziłem powiedzmy do dość do presjerszowej kliniki w Warszawie. Oczywiście byłem tam super zaopiekowany, więc wiedziałem, że ta cena nie będzie taka, ale i tak mnie zaskoczyła, no nie. Okej. Okay. Tak mm, okay. Dobrze, mam taki limit na karcie kredytowej taki niekończący się prawie. <grystanie> naprawdę było Ciebie, potężnie tam, no. Okay. E, fajnie było. Dobra, no i oczywiście przedstawiamy też wizję, wizję leczenia, bo tam jeszcze kilka rzeczy trzeba dorobić na najbliższe tam mm -hmm. miesiące, bo to też nie jest, żebyśmy nie specjalnie spotykali się spotykali, no ale w skali roku to tam myślę, że jakiś używany samochodzik przyzwoity pewnie. No, się bym... chciałem powiedzieć, że będziesz miał takie dobre hmm? e, Dobra wakacje. dobre Lamborghini nie. W, 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 w uzębieniu. W <laughs> ale, yeah. ale trochę obijam się po innym jakoś tak mi się do... <laughs> ja jakoś tego odwlekam to trochę. Dobra. Więc e, po pierwsze, znaczy kolejna rzecz, ale ja zawsze mówię po pierwsze. Pi pi piąta rzecz, ale po pierwsze. E, sytuacja wygląda tak, że żeby być dobrym terapeutą, to oczywiście po pierwsze. Trzeba, siódme. Po siódme. E, my potrzebujemy też sporo szkoleń, żeby do tego miejsca trafić, no tak. nie? Oprócz tego, że aktualnie potrzebujemy pięciu lat studiów, Ja mówimy teraz tutaj do was, do was, które po prostu się cenią nic. Mówimy teraz, słuchajcie, po pierwsze, pięć lat studiów. Po drugie, prawdopodobnie trochę szkoleń, bo nie oszukujmy się, studia nie do końca przygotują nas dobrze, szczególnie do pracy jeden na jeden, taką, Aha. którą będzie większość osób robiło, dlatego że no, studia tak. nas trochę przygotowują do takiej pracy w takim zespole dyscyplinarnym, ale też trochę takim upośledzonym. W większość <laughs> z nas gdzieś tam na tych szkoleniach jednak ląduje, nie? Tak. Praktycznie, w, no nie chcę prawie wszyscy. prawie wszyscy. A szkolenia hondują. No, coś, coś trzeba porobić, nie? więc też robimy. No więc znowu inwestujemy, zarówno hajs zarobiony, mhm. ale też czas. Tak. Ten czas, który normalnie przecież moglibyśmy też poświęcić na to, żeby jednak przyjmować tych pacjentów. Tak. Nie? Więc Gdzie szkolenia? Droższe, nam się szkolenia wydaje. też nie są specjalnie tanie. Mhm. Ale mówmy się, szkolenia też są robione przez osoby, które e, zarabia dobrze w gabinecie. Więc one chciałyby zarabiać przynajmniej tak samo dobrze na sali szkoleniowej, no, jak no. nie trochę lepiej. Więc te, te, te koszty po prostu są szkoleń dość, dość spore. Więc sytuacja jest taka, że na to prawdopodobnie w skali e, szkole, szkolenia terapeutycznego prawdopodobnie gdzieś nie chce was straszyć, ale kilkadziesiąt tysięcy pewnie pójdzie mhm. lekką ręką. Mhm. Myślę, że część osób się może na około setki zakręcić. Więc pewnie, to jest tak? już całkiem fajny wydatek. Nie mówiąc o czasie. No właśnie, naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo mało branż, tak jak naszych, gdzie my wydajemy po prostu um, swoje pieniądze mhm. dlatego że większość osób wyląduje w jakimś sposób um, na swojej działalności albo na takiej działalności, gdzie będą na procencie na przykład tak. z gabinetem, więc tak naprawdę będą mieli pewnego rodzaju swoją markę osobistą. To, to takich e, branż nie jest specjalnie dużo, mm -hmm. gdzie praktycznie każdy no, jest pewnego rodzaju no, e, przedsiębiorcą. Nawet nie? jak u nas, w są osoby, które e, są nawet na umowie. No to się okazuje, że oni też jakby wiedzą, że to ich nazwisko jest ważne, mm -hmm. że to pacjenci zapisują się głównie do nich, a nie do gabinetu. Tak. Gabinet pomaga im troszeczkę, bo nasz przykład zrzesza dobrych terapeutów i ludzie wiedzą, że ja wiem na przykład, że do kogo od was nie trafię, to będę zadowolony. Przykładowo, no nie? Bo mm -hmm. byłem u kogo... U każdego byłem, jest super, no nie? Więc gabinet pomaga, ale oni budują swoją markę. Więc na przykład tworzą swoje social media, tworzą treści... Wiedzą, że jakby ta sprzedaż ten marketing jest dość istotny, który dzieje się i przed spotkaniem na wizycie, i na, i, i na samym spotkaniu, więc to też jest czas. Mm -hmm. To wszystko. Dobrze, e... no, tak. Ale też myślę, że zazwyczaj te osoby, które to robią, to może to mój błąd myślowy, mm -hmm. ale wydaje mi się, że um, mogą też być trochę bardziej otwarte na to, żeby jednak ta cena była wyższa. Nie? Bo jakby już mają trochę więcej świadomości związanej z tym, że to. Jednak jest pewnego rodzaju taki obowiązek, też praca, nie? Więc przynajmniej osoby, które, które znam gdzieś tam z mojego otoczenia no to jakby nie bardziej się w, powiedzmy jakieś takie marketingowe i sprzedażowe rzeczy angażują, no to jednak gdzieś tam starają się tą stawkę podnosić. Ludzie myślą, że nie robią marketingu, a on jest praktycznie zawsze robiony. Jak no robisz jest. jakąś usługę, to ten marketing jest po prostu może być słabej jakości. Mhm. Więc fajnie byłoby się na niego postarać. Więc wiesz, my to też nagramy dla osób, które e, nie są w tej Twojej bańce. Mhm. I trochę inaczej myślą, że tak, jednak tak fajnie tak. byłoby troszeczkę wziąć odpowiedzialność za to. I moim zdaniem jest mało takich osób, które byś zapytał się, hej, Fizjo. Chciałbyś więcej zarabiać? Nie, jest osobiście. Myślę, że mało kto jest tak w stanie powiedzieć i niektórzy mogą powiedzieć docelowo w się tak, ale na razie jest nieźle mm -hmm. i, i nie chcemy podnosić cen, ale docelowo prędzej czy później no, każdy chciałby więcej zarabiać, bo też życie cena życia rośnie, doleżej, więc fajnie byłoby chociaż ten inflacyjny wiesz, jakby podnosić tak, sobie, tak, tak, tak. gdzie dużo osób ma z tym mm -hmm. problem. Mm -hmm. Żeby oczywiście to zrobić, to temat pewności siebie. Myślę, że jest kluczowy. Dużo osób kompletnie nie wierzy w swoje umiejętności. Mhm. Fajnie byłoby po pierwsze wiedzieć na przykład, że na przykład jeśli chodzi o technikalia bycia terapeutą, to idzie mi to dobrze. Ja wiem, że nie zrobię pacjentowi krzywdy, że dobrze te techniki wykonuję i to jest naprawdę ważne, żeby te, te początkowe techniki były na przykład wykonywane dobrze. Wiem kiedy, jak wykonać ewentualnie, że pytam się z ludźmi konfrontuję się i oni przykład mówią, że robię super robotę, więc jakby mam potwierdzenie z otoczenia, że nie jestem jakimś, wiesz, tutaj mm -hmm. um, zbanym. Jakoś, zbanym, nie robię jakieś fuszery. E, natomiast e, fajnie było później sobie zdać z tego sprawę, że e, dużo czasu włożyłem e, czytam sporo książek, na przykład tematycznych, e, w, in, inwestuję w siebie itd. i tak dalej. I to wszystko jakby powinno spowodować, że docelowo gdzieś pojawi się informacja, kurde, robię dobrą usługę. Ona jest sporo, sporo warta. Będę siebie inwestował jeszcze, żeby zwiększać poziom, na przykład, obsługi klienta, żeby on się czuł bardziej zaopiekowany w gabinecie, żeby na przykład czuł się zaopiekowany, bo oprócz tego, na przykład, że, i co też coraz więcej terapeutów robi, robię, na przykład, dobrą robotę w gabinecie, to jeszcze po wizycie, na przykład, żeby on wiedział, co ma robić, to na przykład nagrywa materiały na YouTubie albo gdzieś i mu je daje, na przykład. Wiesz, o co chodzi. Mhm. I to też kosztuje czas, no nie? No to tak. też trzeba nagrać, zmontować, zapłacić komuś, mhm. e, samemu poświęcić czas, żeby to zmontować, albo na przykład robię jakieś rolki dla swoich pacjentów i na przykład później mówię, kurde, żeby mogli samodzielnie wiesz, porobić. To, to też wszystko powinno się wliczyć do ceny usługi mhm. docelowo, no bo pomimo to... tego, że przyjmuję tam, nie wiem, 8 pacjentów, dziennie 8 godzin, to jeszcze dwie godziny na przykład robię social media po to, żeby po pierwsze do mnie pacjenci t, e, trafili, ale po drugie, żeby ci, co już są u mnie, żeby czuli się zaopiekowani, tak? Mhm. E, żeby na przykład cały czas im przypominał o tym, jak ważny jest ruch na przykład. Jak ważne jest to. Ja mówię, kurde, moi pacjenci na przykład, że e, kiedyś coś tam, jakoś się pamiętam, jakiś materiał nagram pod kątem gdzieś tam aktywności spontanicznej i ja mówią, że o, dobrze pan w ogóle coś tam nagrał, przypomniał panem swoim story, że, że ja w ogóle zapomniałam, bo znowu przez tydzień się robiłem i obejrzałam i jadę. I, i, to, I to też jest jakby znowu i takie rozszerzenie tej usługi, gdzie można było rzecz podnieść troszeczkę stawkę, bo wkładam jeszcze całą masę pracy oprócz tego oprócz pracy w gabinecie. Pacjenci nawet piszą do mnie maile, ja im odpisuję, czuję się zaopiekowani. Być może ktoś robi tak, że jak jest w skrajnych sytuacjach mogą do niego na przykład zadzwonić, albo napisać SMS-ka mhm. i on dalej odpisuje. No wiesz, jakby ilu lekarzy ci tak robi? Że napiszesz, że masz wizytę e i potem piszesz, e, dzień dobry, panie doktorze, w ogóle mam problem z tym, czy mógłbym zrobić to, i tylko czekaj odpowiedzi tak albo nie, no nie? Ona nie musi być już, może być za dzień, dwa, no nie? No, ale nie masz jej kontaktu. A tutaj z terapeutą bardzo często masz. Mhm. Więc to też jest level up, jeśli chodzi o jakość usługi. No Pacjent tak. czuje się super zaopiekowany. Czy na przykład jak ty robisz sobie elektrymację nerwu błędnego i mhm. ktoś robi sobie badania i podejrzewam, że są osoby, które ci podrzucają wyniki na maila. W sensie, że, to znaczy, że oni, oni, oni robią sobie stymulację? No. Wiesz, co chodzi? I potem coś ci podrzucają, wysyłają. Znaczy, no z, zazwyczaj jesteśmy w jakimś tam kontakcie no. mailowym, nie? Zawsze też z, wszystkim notuję tak. swojego maila, że jeśli będą mieli też jakieś pytania, coś im się przypomni, zapomnią o jakichś też technicznych rzeczy, yy, no to oczywiście gdzieś tam się zawsze też mogą do mnie odezwać, nie? Tak, i teoretycznie Więc... ty im oczywiście odeślesz i nie liczysz ich za to. Nie, nie, nie. no widzisz, i to jest znowu usługa premium no nieco trzeba ze nie. zdać sprawę ze wszystkich niuansów po Cześć, kolej... za to nie liczę, bo to już jest w koszcie yy, tak, danej ale usługi no, no właśnie, bo poniosłeś sobie tak. stawkę, bo wiesz na przykład, że ok, oprócz tego, że e, jesteś <laughs> dla nich na te nie wiem, 45 minut czy godzinę na terapii no to jeszcze dodatkowo mogą do ciebie wiesz, że tam nie będą do ciebie pisali codziennie prawdopodobnie mm. ale prawdopodobnie na przestrzeni leczenia dwa, trzy razy cię napiszą i ty usiądziesz i poświęcisz się te kilkadziesiąt minut no w sensie. tak będzie. I to jest właśnie super, żeby sobie to cenę podnosić. Pamiętam, jak też była taka sytuacja, jak ty robiłeś chyba ten kurs właśnie z elektrostymulacji, i, i gdzieś tych ludzi, może mi przypomnieć, bo nie wiem, czy nie pomieszam. właśnie mówiłe, że fajnie byłoby, żeby na przykład te badanie, ponieważ płacicie mhm. za szkolenie, płacicie za sprzęt, który też kosztuje kilka tysięcy, no nie No tak. Żebyście brali nie to samo stawkę do tej pory, no nie mhm. bo. No, i już bierzecie do tej pory, macie ludzi, więc oni są zadowoleni, więc jak chcecie rozszerzyć usługę, no to pach, trzeba ją sobie podnieść, bo nikt nie oczekuje od, od, trzeba od nich. Nie musisz bo to jest. No właśnie. Tak, tak też nikt to nie oczekuje od, od nich, że obył na szkoleniu, teraz pan dorzuci teraz dodatkowo to. No nie, bo trwa więcej czasu, więcej sprzętu, mm. więc ludzie to rozumieją, no nie? Więc jak już idziesz sobie na terapię do swojego terapeuty, i on do tej pory robił ci analizę posturalną, badanie nerwomięśniowe, testy. To nie oczekujesz od niego, że on przyjdzie, wiemy sobie, i powiesz, a wie pani, co do, teraz do tego badania? Rzucimy sobie USG, który bym kupił za 100 tysięcy, ale ja pani dorzucę gratis to, no nie? O, w ogóle tego nie oczekują. Mhm. Ale jakbyś powiedział, że OK, jakby możemy sobie to rozszerzyć o badanie USG, trwa to pół godzinki i możemy dorzucić to teraz, ktoś powie, o, to ja bym w sumie. A czy to będzie u mnie po, pomocne? No, to wiesz, tak, będzie pomocne i rozszerza sobie to. Mhm. No tak, jasne. Tak, Więc tak. to fajnie byłoby wliczać sobie to, bo niektórzy widzieli ci jakby kiepsko tutaj w biznes. Mm -hmm. i się okazuje, że wiesz, jakby szkolisz się, masz coraz bardziej precyzyjny gabinet, coraz większą usługę, tak jak ostatnio mówiliśmy mm -hmm. o tym i docelowo na przykład zarabiasz tyle samo albo mniej niż 5 lat temu. Jak byłeś sam w gabinecie, no robisz tak, masaż. Może się okazać, że mniej, bo no tak, bo mogło się okazać, że raz, że cię inflacja po prostu po drodze zjadła, a dwa, że na przykład zajmujesz się trudniejszymi rzeczami, Mhm. I w pewnym sensie już pracujesz w jakiejś troszeczkę niszy, więc no w dodatku może też już się tak nie czujesz na siłach pracować po, wiesz, jak to na początku tak. pracy fizji od rana do nocy. Mhm. No więc teoretycznie możesz być mocno w plecy. Tak, więc fajnie sobie to wszystko oszacować. E, dobra, jak mówiliśmy sobie o tym na początku, że e, nie tylko i wyłącznie liczą się umiejętności twarde. Liczy się komunikacja, czyli tak zwane umiejętności miękkie. To pytanie jest takie, w ogóle według Ciebie, gdzie takich umiejętności miękkich się można nauczyć? Mhm. I co one w ogóle docelowo też jeszcze dają? Okej. Okay. No właśnie. Na pewno jest sporo tego typu warsztatów. Mhm. W ogóle bardzo teraz fajny taki warsztat przecież prowadził u nas Krzysiek Kochman. Mhm. Um, więc yy, chociażby to. Jest dosyć dużo yy, materiałów, nawet takich YouTubeowych mm -hmm. gdzie już teraz akurat jakby niczego konkretnego nie yy, może nie przytoczę. Ale to też może nie być dla fizjo, bo ktoś będzie przygotował umiejętności nie, miękkie dla fizjo. A to to, to raczej jest... się mogą zawieść, bo a, tego specjalnie nie ma, może nie ale być. umiejętności miękkie no, raczej mają to do siebie, że one są uniwersalne. No, Chodzi mm -hmm. po prostu takie operowanie słownictwem, jakby zrozumienie zasad komunikacji, mm -hmm. żeby ona była po prostu lepsza, mm -hmm. płynniejsza, żebyśmy mówili jaśniej że, o co nam dokładnie chodzi, nie? więc yy, to może być bardzo dobre. Tak. Nawet można dorzucić na przykład coś takiego, że jest u nas sobie pacjent, pracujemy z nim i na końcu dajemy takie pytanie: yy, czy wszystko, co robiliśmy, i co ma na przykład pan, mm -hmm. pani zrobić w domu, jest jasne, tak? Czy to jest zrozumiałe? Czy ewentualnie wytłumaczyć, rozpisać, podrzucić mm -hmm. film, i tak dalej? I ludzie na przykład mówią, mówi, że nie rozumieją, na przykład, no nie, mm? albo że nie, niekoniecznie e, im to jeszcze trafiło, albo że coś jest tam wiesz, nie, mm -hmm. e, nie zrozumiałego dla nich, więc można o to, bo wydaje mi się, że sporo osób na przykład może o to nie pytać. I po prostu zrobił swoje, mówił: Dziękuję, do widzenia, pacjent, wychodzi, nie ma żadnego pojęcia, co ma robić dalej, no nie i zostaje tak naprawdę z tą niewiedzą do kolejnego tygodnia, dwóch albo miesiąca i po wizycie szuka sobie w Google o co w ogóle mu chodziło, no nie? Mm -hmm. I się może okazać, że czasami nie znajdzie też dosłownie tego o co, nam, o co nam chodziło, więc choćby to. Po drugie, po prostu rozmawiania z ludźmi. Dużo osób nie rozmawia na wizytach. Nie mówię o tym, że rozmawiania pod kątem od dupie Marynie, co tam będzie, wiesz, obiad albo gdzie by się na wakacjach, bo to nie takie rozmawianie chodzi, jakiś slow talk, tylko po prostu komuniko komunikowanie. Co ja robię, po co ja robię, co pani czuje, czy mhm. to jest fajnie, jak w tym ruchu, jak w tym ćwiczeniu, dopytywanie, dokładnie. Więc cały czas jakby jakaś komunikacja, żeby to była po pierwsze dobra relacja, mhm. między vibe jakiś był między nami. A podważy, by ten pacjent czuł się zaangażowany w proces. Dlatego, że mówi się, że pacjent, który jest zaangażowany w proces i on jakby rozumie to, co się dzieje, po prostu leczy się szybciej. Bo on po prostu dokładnie wie, że to jest e, konkretne rzeczy, które wpływają na poprawę jego zdrowia, że to jest raz zrozumiałe. Dlaczego w ogóle się popsuł? Więc on po prostu nie popełnia tych błędów i jednocześnie jest w tym procesie i też e, ma dużą e, Sprawszy tam, w tamtym procesie terapeutycznym. Mm. Co też powoduje, że wow, w ogóle jakby moje zdrowie z moich rękach. Dokładnie, no nie? Tak. E, że to nie jest tak, że ktoś ma cudowne ręce, tylko on mi dokładnie tłumaczy, gdzie, dlaczego. Jak oczywiście wiadomo, że ja, często, często my możemy zrobić to lepiej, no bo się uczyliśmy 5 lat. albo byliśmy na kursie, który trwał w ogóle tam pół roku i kosztował x kasy, więc wiadomo, że no pacjent nie ma takiej mm -hmm. i jakby... Wiedzę i jednocześnie wie, gdzie te ręce przyrodzić, dlaczego i po co, więc jemu się może zejść dłużej z tym wszystkim. Ale może to zrobić. Tak. No w ogóle też teraz mi się przypomniało, dosyć zabawna jest sytuacja, ona się powtarza mhm. od czasu do czasu. Jak rozmawiam z pacjentami, to część z nich, jakby widzę takie trochę. Trochę taki wstyd, jakby mówią, że ja, ja tak przepraszam, ale ja za bardzo nie umiem tak tego wytłumaczyć, co mi jest. Mhm. Ja mówię, nie no to proszę tak po prostu, jakby w czym jest problem, śmiał. No właśnie, ja nie pamiętam tych wszystkich nazw, ani mam tych badań ze sobą i jakby widzę, że też są jakby nastawieni na to, że. Prawdopodobnie to może wynikać jakby z wcześniejszych doświadczeń, mm -hmm. nie? że na przykład byli u fizjoterapeuty, u lekarza i ktoś od nich jakby wymagał tego, żeby oni dokładnie wiedzieli jaką mieli postawioną diagnozę, która kość była jakimś mm -hmm. tam nie wiem, złamana albo cokolwiek innego e i jakby było takie skrępowanie, że oni znowu byli tacy przestraszeni mm -hmm. tym, że coś mi będą musieli wytłumaczyć, mm -hmm. nie? więc... E to też może być jaka kolejna bariera. Mhm. Więc nawet po prostu poproszenie o to, żeby ktoś opowiadał, zupełnie własnymi tak. słowami i dopasowywanie w ogóle też języka do kogoś. Myślę, że przede wszystkim no nie to, to jest tak bardzo fajne, bo jak na przykład wiemy, że nasz pacjent jest mechanikiem samochodowym, tak. no to nam też porównując niektóre rzeczy na przykład do samochodu, to myślę, że trafimy na dużo fajniejszy tak. grunt, niż jakbyśmy to próbowali opowiadać o tym w sposób taki typowo anatomiczny, tak. albo porównywać to po prostu do jakichś lotów w kosmos, albo do, do, do czegoś, o czym tak, ten za bardzo nie wtedy, wiesz, pielęgnacja, ciała, jak rośliny po prostu. Trzeba no na nie? Bardzo fajną rzecz podpatrzyłem na nasz wspólny, znajomy trener. Mhm. W ogóle, wprost, na początku współpracy pyta swoich podopiecznych. Który trener? Tadeusz Tesmer. A, okej. Okay. Tak. Pozdrawiamy, jeśli nas słuchasz. Tak, tak, tak. cześć, Tadek. On w ogóle na początku pyta, czy ty masz taki umysł bardziej, taki ścisły, czy taki bardziej artystyczny? Mhm. Czy już na przykład wiesz, jak wiesz, że się zajmujesz bardziej czymś, no to wtedy. Bardziej idziecie w takie strony mhm. techniczne, jeśli chodzi o tłumaczenie, na przykład ruchu, jaki masz wykonać, no bo też niektórzy mają trochę więcej takiej, nazwijmy to, inteligencji ruchowej mhm. i jest im łatwiej wytłumaczyć, że robisz taki ruch. Albo mhm. po prostu, jeśli to do kogoś nie trafia, no to musisz wymyślić, jak mu inaczej opisać ten ruch, mhm. żeby on go umiał prawidłowo mhm. wykonać. Więc y, tutaj akurat zauważyłem, że nawet więcej trenerów, jakby dobrze w takie rzeczy umie. Y, no, ja no bo z oni trenerami... też pracują w sumie tak. z ciałem, tylko muszą w dodatku pracować jakby mniej kontaktowo. Tak, więc jakby tam nawet mocniej jest to postawione na to, że muszę komuś to przekazać. Wiesz, co z trenerami? Jest. Z jednej strony tak, Tadek jest taki człowiek do ludzi, więc, więc on akurat ma, ale powiem Ci, że trenerzy ja nie wiem, czy nie mają jeszcze czasami gorzej niż fizrapełci bo oni używają tych trudnych nas ćwiczeń, gdzie po prostu, że mhm. nawet widzisz po prostu jakiś profil i oni na pewno. Nie nagrawia tego dla innych trenerów, tylko robię to po to, żeby mieć więcej podobieżnych, ale patrzysz na to i mówisz: Ja nie rozumiem w ogóle tych ćwiczeń, no nie? Oni mają jakiś trudny zwroty anglojęzyczne najczęściej. Mm -hmm. Szczególnie trenerzy medyczni, moim zdaniem, są przerąbani pod tym kątem, bo nie kumasz w ogóle wiesz: tłumaczą gdzieś zależności, jakichś skór, tam ekscentrycznych i używa jakichś trudnych zwrotów. I ja muszę nawet zastanowić się, o co w ogóle im chodzi a jednocześnie mamy jakąś tam wiedzę medyczną i to myślę, że ludzie się po prostu, wiesz, full nie nie chyba robią to po prostu, żeby się słuchają właśnie. O, czasami, wiecie, my też robimy to, żeby swoje płuczkie wartości pod, podrzucić, mm -hmm. że ja tyle no, no, no książek przeczytałem i tyle kursów zrobiłem i tyle wydałem, więc ja teraz będę... I uczyłem się w ogóle za granicą, niech widzą, że ja władam językiem hiszpańskim albo angielskim dobrze, e, a to nie do końca o to chodzi, bo chodzi o to, żeby po prostu... Albo spowodować, że ja mam więcej ludzi w gabinecie, mhm. albo więcej ludzi zdrowych oglądając mój kanał. Bo niektórzy też mogą mieć taki bardzo górnolotny taki cel, 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 że chciałbym edukować ludzi, żeby oni się więcej ruszali, żeby byli po prostu zdrowsi. Po prostu może mhm. ma ktoś takie ambicje to też jest spoko, ale wtedy też trzeba używać prostego języka, żeby trafić do każdej osoby, choćby do takiej pani Grażyny, która się ma ruszać, jak ona zobaczy, Aha. że jakiś... No, że tutaj, słuchaj, bierzesz ciężar, robisz Jefferson Carly i spoko. No, to, nie, to bierzesz tak, ciężar i robisz sobie skłoniki, my, tak dalej. Myślę, że po prostu też jest bardzo różnie, nie? Tak, mhm. w tej branży tak samo pewnie jak, jak i u nas z, tak. tą, z tą komunikacją. Pewnie tak. No, znowu, trenerów znam naprawdę sporo mhm. i, i niektórych miałem okazję po prostu poobserwować też, jak, jak pracują. No i niektórzy starają się faktycznie ten język tak bardzo mocno dopasować do gdzieś tam, do swojego klienta, a. a a część już, no może niekoniecznie, to też może być czas taka specyfika nawet sportu. Mhm. Na przykład zauważyłem, że w crossficie to okay. jest klasyk, że Turnus dostajesz follow. rozpiskę, wszystko po angielsku, łącznie z opisem, po prostu przerw i, i wszystko po prostu musi być po angielsku. Nie? Mhm. <grym> tak, tak. I wtedy, wtedy jest lepiej. Jest <grym> bardziej precuzowo. Tak. Um, wow. Jak y ktoś pracuje... Z zawodowcami, no to też pewnie to jest bardziej gdzieś tam dla nich zrozumiałe, nie? Z zawodnikami. No ale jak ktoś yy, trenuje, powiedzmy, tylko z osobami, które chciałyby zacząć się gdzieś tam troszeczkę ruszać, no to wiadomo, że coś takiego nie przejdzie i trzeba dobierać proste rzeczy, proste rozwiązania i prosty język, żeby to gdzieś tam fajnie komuś przekazać. Nie, więc myślę, że może tutaj akurat też moglibyśmy się niektórych takich rzeczy nauczyć. Na przykład mi to. Yy, aż wydało się tak proste, że nigdy bym na to nie wpadł, mhm. żeby zrobić właśnie coś takiego, że hej, a ty to jesteś taki bardziej ścisły, czy bardziej artystyczny. Mhm. To się po prostu lepiej dogadamy. Wiesz co, ja nie pytam się o to, ale y pytam się, y y czym się ktoś zajmuje na przykład, no nie? Y y I ktoś na przykład mówi, że sprzedaje nieruchomości, albo właśnie z mechanikiem, albo studiuje fizjo, no to też inaczej tłumaczy na przykład fizjoterapeutą, tak. Którzy są, bardziej wtedy ich trochę jak um, na szkoleniach ludzi, mhm. tłumacz na przykład, jak pracuje neurodystyką, a ktoś wiesz, mówi, że jest tam humanistą, w ogóle poetą, na przykład pisze wiersze, to miałem pacjenta, to no to trochę można też bardziej nawet można go poprosić o opisy swoich doznań, takie, wiesz, bardziej artystyczne niż boli Aha. mnie tu promieni tutaj, no nie? No bo te, nie od tego wymagam, tylko on w barwie pisuje że tam czuje tu, tam się rozlewa, gdzieś tam płynie jak lawa i tak, <horsy> tak, tak. i tak dalej. A więc... No właśnie to... ostatnio też miałem pacjenta, który jest y... analitykiem medycznym i prowadzi badania naukowe, między mm -hmm. innymi też z neurofizjologii, mm -hmm. więc po prostu obaj się świetnie bawiliśmy, mm -hmm. <laughs> wy, wymieniając różne trudne słowa i, i po prostu nawet gdzieś pod koniec padła propozycja Pan mi powiedział tak, ej, to jak już w ogóle badamy ten mój nerw błędny i wszystko, to może sobie jakąś pracę razem napiszę. Więc <laughs> to takie oczywiście już były, były żarty, ale. No Ale na ale przypadku, przypadku, to... opis w przypadku. A <laughs> Tak przypadku? Właśnie tak się z tego śmieliśmy, nie? Tak. Że to będzie, to będzie fajne, nawet sobie mogliśmy o metodologii tego wszystkiego pogadać i, i, i to było fajne. No, oczywiście. Samą sobę. się nie pracuje tylko z naukowcami. Mm -hmm. To jest nawet bardzo mały prosty. Ja też myślę, że to jest mały prosty. To są po prostu ludzie, którzy pracują przy komputerku, jakieś księgowe rzeczy, sprzedażowe, marketingowe i tak dalej. Dobra, wiesz co, w ogóle fajną rzeczą, e, tak jak powiedziałeś, że docelowo to my to powinniśmy ta patrzeć, patrzeć sobie na różnych tak, specjalistów um, mm -hmm. i sobie brać o nich to, co najlepsze, no nie? I oczywiście, jeśli chodzi o naszą branżę, powinniśmy brać po prostu, wiesz, merytorykę, znać w ogóle anatomię, fajnie, to jest 30% sukcesu, moim zdaniem. Mo może trochę więcej czasami nawet. Dwa... A fajnie było płacać sobie od trenerów, bo oni jednak to komunikację. Oni też trochę więcej marketingu mają. O, e, bo wiedzą, że ta sprzedaż jest dla nich istotna po prostu, żeby to swoją usługę opakować i trafić do prostu konkretnych mhm. e, grup odbiorców e, i sprzedać temu, komu trzeba. I moim zdaniem nie, nie trzeba się wstydzić, bo słowo czasami sprzedaż jest taka, że mm, coś sprzedaj. No kurde, jakby życie żyje, polega na że sprzedajesz coś, cały czas coś sprzedajesz, no nie? Tak, czymkolwiek się nie zajmujesz, to coś sprzedajesz. Zawsze. I, i, I to, że po prostu i ludzie kupują ci albo nie, bo nawet jakby, bo oni płacą ci na przykład pieniędzmi, ale płacą ci też czasem swoim. Na przykład jak ktoś nagrywa kanał i tobie, no to też sprzedaje siebie, mhm. swoją osobę. To, że ktoś poświęci czas jemu, a nie innej sobie, to jest też czas sprzedaż, no nie, tylko ten środek płatniczy jest inny mhm. często, bo to jest albo czas, albo finanse, albo uwaga, albo energia, albo coś tam. No zaangażowanie tak. i tak dalej. Więc trzeba się znać. Ale nie udało mi się jakoś wcześniej zahaczyć o ten temat. Aha. Ale już na, powiedzmy, bliżej końca, fajnie byłoby wspomnieć, bo jest taka postać jedna ciekawa tutaj na rynku. Nie chcę mówić robotycznym, tylko Ach, terapeutycznym. skończy sobie to miłą rzeczą na pokoń, koniec. Jest, jest taki pan, który według mnie robi OK. Ja nie jestem jego fanem. bo w ogóle dowiedziałam się o nim jakoś przypadkowo, bo o nim kursancie. co ty myślisz o tonem na przykład było. I ja na przykład mówię, nie znam w ogóle typa. No on mówi, jak to nie znaczy? Mi się wyświetla cały czas na Facebooku, i wszędzie. No nie wie? pierwszy raz w ogóle słyszę. Co, kim Mi jest człowiek? Mnie... wyświetlać, bo po prostu moi znajomi coś pisali pod yy, jakieś komentarze, okay. gdzieś tam pod jego filmami. Y -y, komentarze i... jakie bardziej? No nie takie wiem, fajne, ja... czy pamiętasz? Nie, nie, czy... Nie, wiem, nie wiem, bo ja nawet naprawdę nie czytałem, więc nie mam zielonego pojęcia. Podejrzewam, że pewnie nic miłego. <laughs> yy, <laughs> bo tam jakby większość... Y z tego, co wiem, to większość y, terapeutów raczej nie pisze miłych rzeczy o nim. Ale wiesz co, właśnie na kursie ktoś mnie pierwszy raz zapytał, czy ja myślę o to, nam ja mówię, ale o co chodzi, no nie? No, tak. no bo koleś robi jakąś praktykę, w ogóle ma tam setki osób na, w kolejce, w ogóle pracuje w Polsce i bierze 700 za wizytę. Ja mówię, dla mnie to może i brać 3000 tysiące w ogóle, jak wiesz, jakby no tak. ma ludzi na to. Tak, nie, niektórzy są tym oburzeni, że jak można brać tyle pieniędzy za coś, nie? Tak. Ja mówię... Może nawet wypadałoby się trochę tego nauczyć, bo skoro gość yy, definitywnie, to akurat wiadomo i to nie jest chyba tam żadna tajemnica, bo tak nawet z ciekawości po prostu sobie po, popatrzyłem na ten jego gdzieś tam profil. Więc yy, raczej nie wygląda na to, żeby miał jakieś mocne wykształcenie yy, w tą stronę. A, no to wszystko wygląda tak, no, jest jakby tłumaczone i jakby, te, jakby takie przekonania, o których on gdzieś tam mówi. No nie są takie zbyt powiedzmy, fizjologicznie czy anatomicznie prawdziwe. Jakby już nawet nie, nie, nie wchodząc w to, jakby widzę, że nie poświęcił na to jakoś bardzo tak wnikliwie, dużo też czasu i tak dalej. A mimo tego po prostu robi jakieś bardzo wow, no bo wszyscy o tym gdzieś tam mówią, kolejka jest, kasa za wizytę bardzo duże. Tak. Więc yy, po prostu nie bierzemy nawet połowę tej, tej kwoty. Tak, no, <laughs> a ja wizytę, tam która... będę miał i pewnie długo połowę, ale dużo więcej czasu pracuję. To jest, to jest, dużo, to jest 8, pracuje. 8 stówek i ja bardzo wiem. krótki I, i gdzieś tam czas, nie? I krótko pracuję, tak. no bo hieropetycy mają to do siebie, że tam 10-15 to jest max I w zrobione, ogóle, nie? No tak, więc oczywiście jest jakby oburzenie, że jak tak można, no, generalnie jeśli ktoś jest z tego zadowolony i ktoś jest gotów zapłacić za daną usługę po prostu tyle, no to jakby, no okej, okay, nie? Mhm. To nie jest tak, że ktoś wymusza <noise> pieniądze, yy, po prostu ściąga gdzieś tam od ludzi haracz jest to nielegalne, mhm. tylko po prostu no, oferuje coś i ludzie jakby sami się po coś zgłaszają. Czy jaką mają z tego korzyść i tak dalej, już jakby w ogóle nawet nie, mhm. nie ma sensu w to wchodzić, bo to... Yy, znaczy wiesz co, ja w ogóle obejrzałem sobie i, tego materiału, bo opinii. oczywiście ludzie właśnie słyszałem, że tak, ale on w ogóle te ludzi bambuko robi i tak dalej i w ogóle źle i technicznie i tak. Obejrzałem tego materiału i mówię... Okej, okay. mhm. niektóre rzeczy można by było zrobić lepiej, technicznie nawet, jakieś tam manipulacje i tak dalej, bo oczywiście robi to bardziej pod show, że wow, chrupnęło, super, ale tak mówię, nie znając jakichś takich karygodnych błędów po prostu... Gdzie jest to katastrofa. Wiadomo, że dobór terapii może być lepszy, no ale on jest irop on nie pracuje inaczej. Nie pracuje wiesz, jakieś tkanki miękkie tutaj, wyciszenie, wiseralna terapia, edukacja w ogóle jakaś kosmiczna, żywienie, sposób, no praca tak. emocjonalna, tylko po prostu. Jebie, piep. Jebie, piep, ale ten jebie, jeb, piep jeb, jeb też fajnie, że o tym mówi, że to ma wpływ na ciało, ale nie tylko, no bo to jest jednak układ nerwowy, surowe, góry, odruchy i tak dalej, więc nawet tłumaczył w sposób taki mhm. bardzo opatologiczny, prosty, Prosty chłopak, widzę konkretnie, jak to e, działa według niego, mhm. i ci ludzie wiadomo, że są zadowoleni. Podejrzewam, że większa część jest zadowolonych. Czasami są niezadowoleni, no ale z mojej pracy też są ludzie niezadowoleni po prostu. Ile razy miałem tak, że ktoś się pyta, że. Albo jednocześnie. No Nie oszukujmy się, nikt dla mnie nie był nim w gabinecie, no. ale są takie osoby, które tak, tak, idziemy na drugą wizytę, zapisują się, po czym się wypisują. No, to o czym to może świadczyć? No, to, że, no czymś, że nie było, za dobrze że się dobrać. nie spodobało, no nie? No tak. Był miły, no bo oczywiście być może ktoś nie chciał mi zrobić przykrości i powiedzieć, ale pan po prostu daje ciała i ja się z panem w ogóle nie zgadzam w tej pana diagnostyce, tylko po prostu być przytaknął na wizycie, że fajnie, fajnie wszystko zrozumiałeś, i potem się wypisał i mhm. spotkam się z nim kiedyś, albo się nie spotkam z nim kiedyś, no nie? No tak. e, więc więc nie, nie jest tak, że wszyscy są zadowoleni z nas, więc tego też nie są zadowoleni wszyscy. Mhm. Tym bardziej, że u niego tych osób, jak, jak okaże się, na przykład, że u niego jest 300 osób, 30% zadowolonych i u mnie 30, no to nie oszukujmy się zakładem, że on w ciągu miesiąca tych panatów zrobi dużo, dużo więcej. Więc ta ilościowo i, a... i ilość niezadowolonych będzie większa, Zresztą będzie większa, <laughs> ale tylko dlatego, że po prostu przyjął więcej ludzi, prawdopodobnie. No tak. A nie dlatego, że po prostu zrobił dużo, dużo gorszą robotę niż ja. No tak, więc może zamiast się po prostu skupiać na tym, że oglądać filmy i analizować, kto w której sekundzie nie zdjął kolczyków do manipulacji, bo też kiedyś w ogóle padł jakiś tam taki jeden komentarz, że, że tragedia, tam po prostu mogło się coś wydarzyć, bo pacjentka nie, nie zdjęła. Kolczyków do manipulacji szyjnego. No to dowiedzieć się, co no to robi myślę, że no, ona lepiej niż tak. ja. Może bo właśnie wieś... trzeba byłoby się zastanowić, jak to się dzieje, że gość po prostu zarabia y, duże pieniądze i prawdopodobnie się tym w ogóle nie przejmuje, że ludzie coś tam w sieci piszą, że on to y, się na tym nie zna. Tak, ale też y, dużo osób jest zadowolonych, więc na pewno być tak. może jakby tak, robiąc tak. coś, co robi on, moi pacjenci też będą zadowoleni. To nie chodzi o to, żeby 100% przełożyć y, jego pracę nam. bo To, to jest, się raczej nie uda, nie a... uda się to ale być I... może jakichś elementów od niego można się nauczyć. Być no może tak. choćby to, że tłumaczy bardzo prosto. No właśnie. Bardzo prosto. Może tak. Eee, I być może jest to, że jednocześnie, być może jest tak, że on ten czas 15 minutowy wykorzystuje po prostu rewelacyjnie z tymi pacjentami. No po prostu nie ma życia poza tym, no nie? W sensie jakby klatki na oczy i mówi, mordeczko, słuchaj, jak ci mogę pomóc? No nie? I może tych ludzi słucha. Eee, Kto wie? Nie wiadomo, no nie? Natomiast na pewno można się od tego kogoś czegoś dobrego nauczyć. Od każdego się można czegoś nauczyć. Tak. Czasem się też można nauczyć, czego nie robić. to Dokładnie. Też jest cenne. Dokładnie. Więc jakbyśmy mieli ten odcinek skomentować na końcu, jakoś, jakoś fajnie, to po pierwsze, znówcie się, jak bardzo precyzować Wasza usługa? To jest pierwsza rzecz. Co na nią się wlicza? ile już zainwestowaliście, ile czasu możecie na tych ludzi poświęcić, z tym pracujecie, jak mogę swoją wizytę być może rozszerzyć, żeby ona była bardziej prestiżowa i rzeczywiście, ile ona powinna kosztować. Jednocześnie, czego brakuje mi w mojej pracy, żeby być jeszcze skuteczniejszym naszym terapeutą pod kątem efektów terapeutycznych, zapomnianego grafiku, zadowolenia z pracy, satysfakcji, bo chodzi o to, żeby po prostu wiecie, robić fajną robotę, pomagać ludziom, ale też się dobrze bawić. Bo to, to jest mhm. że my O tym często zapominamy, że, że to jest służba i że wie, że to jest ciężka praca, i że to jest po prostu oddawanie się innym. To ma być też dobry fan, bo będziecie robić to prawdopodobnie przez wiele lat, więc macie się w tej pracy świetnie bawić, bawić spełniać, realizować. I jednocześnie jak się dobrze bawicie, to też jesteście w stanie zainwestować więcej w tą pracę, żeby się jeszcze lepiej bawić na przykład. I gdzieś e, po prostu. E, właśnie w tej sferze biznesowej po prostu być lepszymi specjalistami i lepszymi ludźmi. Więc tak bym to pięknie e, wspaniałego zajął za, tak. Dobre. Więc bawcie się dobrze, przeliczcie sobie wszystko. I czekamy i na wasze. Wykorzystujcie swój skill też do tego, żeby jednak coś tam się. Poprawiło finansowo też. Tak, a i oczywiście, słuchajcie, fajnie byłoby, żebyśmy zaczęli troszeczkę dbać, może o to, żeby ten euroflikt trafiał do większej ilości osób, więc e, łapka w górę, że Wam się podobało, subskrypcja kanału i po prostu podrzućcie ten odcinek komuś. Na pewno znacie kogoś, komu się ten materiał przyda. Tak, bo stwierdzicie że kurde, za mało bierzesz. Za mało bierzesz, jesteś tak. dobrym terapeutą. Trzeba obejrzeć kopaku. Karol, Karol, ty to jesteś dobry terapeuta, ale trochę mógłbyś w siebie zainwestować inaczej niż ko y kolejne, na kolejnym przykład, kolejne szkolenie kolejne szkolenie przykład tak, może powinien zrobić co innego Więc dzięki za uwagę i do usłyszenia trzymajcie się ciao